Szkolne koło teatralne zaprasza na baśń Jeż i Zając. Dawno, dawno temu w wielkim lesie mieszkał sobie stary jeż. Miał on dwóch wnuków bliźniaków. Moje kochane chłopaki, uwielbiam jeść! My też! Naszym przysmakiem są jabłka. A ja lubię również chrupę drzewa. Chłopcy, skoczcie na polę poszukać mojego przysmaku. Dziadku, ja pójdę. I grzeczny wnuk udał się na poszukiwanie rzep. Poruszał się, jak to jeż, niezbyt szybko. I kiedy znalazł się koło sporej główki kapusty, za liści wyskoczył nagle zając. Jesteś nareszcie. Obserwuję cię od pół godziny. Czy ty zawsze tak marudzisz? Mam nadzieję, że potrafisz szybciej jeść niż chodzić. W przeciwnym razie już rzepy z tego zagonka zajmie ci rok. Zamiast się obrazić o te uszczypliwe uwagi, jeż postanowił w stosownym momencie zemścić się na zającu. Poruszam się wprawdzie powoli, ale myślę szybko. Mam pomysł! Już ja mu pokażę. I właśnie szybkość zgubi zająca, tego paskudnego chwalipierdę. Mógłbym biec szybciej od ciebie, gdybym tylko zechciał. Ha, 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 ha! Niestety nie możesz konkurować z tym. Mój dziaduś był najszybszym zającem za swoich czasów. Miał on nawet złoty medal. Był moim trenerem, a ty mi mówisz, że możesz być szybciej ode mnie? Założę się o medal dziadka, że wygram, nawet się o to nie starając. Jeż nie zwracał uwagi na te przychwałki i spokojnie przyjął wyzwanie. Spotkamy się jutro na czarnej woli. Pobiegniemy wzdłuż równoległych brust i zobaczymy, kto wygra. Lepiej zostać tutaj na noc, bo nie zdążysz wrócić do domu i z powrotem na start. Ha, 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 ha. Kiedy jeż wrócił do domu, opowiedział wszystko bratu i wyjawił mu swój pomysł. Nazajutrz o świcie wydał bliźniakowi ostatnie polecenia i wyruszyli w pole. Wkrótce pojawił się zając. Idziemy na start. Dobrze. Zdejmę kubrak, to będzie mi się lepiej biegło. Do biegu. Gotowi? Hop! Zając jak błyskawica przebiegł na drugi koniec pola. A tam... Troszkę się spóźniłeś, co? Czekam tu już całe wieki. Jak to? Spróbujmy jeszcze raz. Dobrze, pobiegniemy jeszcze raz. Zającowi tak zasłuł w gardle, że nie mógł zobaczyć kół. Do biegu. Gotowi? Ho! Nigdy, nigdy w życiu, nawet wtedy, kiedy gonił mnie psy myśliwskie, nie biegłem tak szybko. Spróbujmy jeszcze raz. Dobrze, spróbujemy jeszcze raz. Do biegu. Gotowi? Hop! I biegli tak kilka razy. Jednak za każdym razem, kiedy zając dobiegał do mety, czekał tam na niego jeż. Co? Znowu jesteś spóźniony? Tak się składa, że ciągle jestem pierwszy. Jak to? Spróbujmy jeszcze raz. Dobrze. Do biegu. Gotowi? Hop! Ścigając się z jednego końca pola na drugi, zając usiłował zwyciężyć jeża. Zmęczył się, zajął, a na mecie zawsze czekał tam na niego jeż zwycięzca. Może powinienem był wspomnieć, że w swoim czasie mój dziaduś był najszybszym ze wszystkich jeży. Nie zdobywał wprawdzie żadnego medalu, ale wygrywał jabłka, które po wyścigu zjadał. Ja nie chcę jabłek, wolę już raczej ten twój medal, który mi obiecałeś. Ten wyścig to mój koniec. Chyba umrę tu na tym polu, gdzie zawsze dotąd zwyciężałem. Co za wstyd!
Co za hańba. Dzięki Bogu, że dziadziuś tego nie dożył. Co by na to powiedział? Po tych wszystkich treningach dać się pokonać jakimś nędznemu jeżowi? Tego wieczoru w domu jeży odbyło się przyjęcie. Brawo, chłopaki! Świetnie się spisaliście! W nagrodę proponuję zabawę do rana! Jej! Hurra! Na ich szczęście zając nigdy się nie dowiedział, jak to było naprawdę z wyścigiem i chyba dobrze się stało. A teraz o nóż, szubidubidu i górę ręce, szubidubidę i teraz podskok, szubidubidu będziemy śpiewać, aż nadejdzie nowy dzień. Teraz obrót, szubidubidu i górę ręce, szubidubidę i teraz podskok, szubidubidu będziemy śpiewać, aż nadejdzie nowy dzień. Ach, jak bardzo nie chcę, żeby skończył się ten bal, z przyjaciółmi się pożegnać bardzo będzie żal. Jednak teraz zaśpiewajmy, tańczmy jeszcze raz i niech się zatrzyma dla nas czas.